Przechodzimy do rozpatrzenia poprawki 237. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 237, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 439 posłów, za poprawką oddało swój głos 177 posłów. Przeciwko tej poprawce zagłosowało 261 posłów, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.